W niedzielę 19 września w Kunowicach odbyły się uroczystości odpustowe ku czci świętego Wincentego a Paolo. To już jubileuszowe 10. wydarzenie, które tradycyjnie oprócz charakteru religijnego ma także swój wyraz artystyczny. Jak co roku o tej właśnie porze świętujemy festyn ku czci świętego Wincentego a Paolo. Myślę, że to jest już tradycja Kunowic i liczę na to, że ta tradycja będzie podtrzymywana dalej, bo to jest świetna okazja do tego, aby właśnie rodzinnie spotkać się, świetnie czas spędzić, a i też na scenie za chwilę będzie się wiele działo. Dzięki naszym lokalnym artystom, wykonawcom, także zapowiada się bardzo ciekawe popołudnie, niedzielne popołudnie, o właśnie. Tak się składa, że żyjemy w takich czasach, kochani, że znowu przeżywamy różne trudności związane z pandemią. Dziękować, że na razie jest wszystko tak spokojnie, choć nie wiemy, co nas czeka. I też ludzie potrzebują też otuchy, dobrego słowa, życzliwości. Między innymi ten festyn służy właśnie, żebyśmy się wspólnie spotkali, bo Kościół to wspólnota. Nie indywidualiści, jak dzisiaj chcę lansować świat, moje ja, moje zdanie, ale wspólnota. Wspólnota prowadzi do Pana Boga, ale też w tej wspólnocie człowiek się czuje bezpiecznie. Ona jest również takim zakorzenieniem, można w dobru, w sercu drugiego człowieka. I kiedy idziemy przez życie samotnie, kiedy idziemy indywidualnie, to można by powiedzieć, że człowiek się często gubi, a we wspólnocie idziemy razem, idziemy do Pana Boga. I ten festyn, który jest w tym roku jubileuszowy, bo 10, jest właśnie taką okazją, żeby się wspólnie spotkać, żeby się radować również, że mamy takiego wielkiego patrona, świętego Wincentego a Paolo, dzieł miłosierdzia, żebyśmy również to miłosierdzie okazywali sobie nawzajem i tego sobie i wszystkim też życzę. Co ci się najbardziej tu podoba? Najbardziej mi się podobają piosenki, że się spotkałem z kolegami, no i na razie jest fajnie. Jest bardzo miło, sympatycznie. A takie najfajniejsze, co jest najfajniejsze tutaj dzisiaj? Scena. No, zamki. Zamki, to tam gdzieś, w Buchańce, tak? A byłaś już na Buchańce? Nie, ale wybierasz? Będę. Trochę jest chłodno, ale wystarczy się ubrać i można przyjść. A dla ciebie co najfajniejsze dzisiaj jest? Chyba tatuaże. Córcia oczywiście od 6 lat jest w Scholi Jerzyki. Zresztą tak całą rodziną przychodzimy. Mama, mąż, dzieci. Jest super. Bardzo dobrze. Wszystko jest okej. Okay. No bardzo mi się tu podoba. Już jesteśmy trzeci rok z kolei, bo Amela od 4 lat śpiewa w Jerzykach. No i co roku jest fajnie. Co roku mi się podoba ta impreza. Występy Jerzyków i konsonansu, smaczne jedzenie i picie oraz dobre towarzystwo. Cóż więcej trzeba? Tak więc 10. jubileuszowy festyn odpustowy w Kunowicach przeszedł do historii.